Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wielki Mistrz z Klan Sun Tzu, znany również jako Wielki Mistrz Malborka. Jestem szachistą w serwisie TotalWar.org.pl oraz współorganizatorem i sędzią Mistrzostw Polski Total War ROM 2. Nagrodę do tych mistrzostw ufundował sklep z grami Muwe.pl. A te nagrody to za pierwsze miejsce 800 zł do wykorzystania właśnie w tym sklepie, za drugie miejsce 400, za trzecie 250, czwarte 150, a dla wszystkich ćwierćfinalistów po 100 zł. Żeby powalczyć o te nagrody, należy zarejestrować się na forum totalwar.org.pl i zgłosić się w temacie, do którego link znajdziecie w opisie tego filmiku. Zapisy trwają do 12 października, a turniej zaczyna się 13 października. W temacie zapisów należy podać swój nick na Steamie, link do swojego profilu, posiadane DLC oraz ewentualną przynależność klanową. Turniej jest podzielony na fazę grupową i fazę pucharową. Ilość grup i graczy w grupach uzależniona jest od liczby zgłoszeń. Na rozegranie wszystkich bitew macie 2 tygodnie. Z każdym graczem będziecie toczyć 2 bitwy. Za zwycięstwo, czyli 2 do 0, dostaniecie 4 punkty, za remis 2 punkty, za porażkę 1 punkt. Jeśli nie rozegracie swojego meczu, dostaniecie 0 punktów. Chyba że wy byliście aktywni, a to wasz przeciwnik się nie zjawił. Wtedy wy dostajecie 4 punkty, a on 0. Z grupy będzie wychodzić dwóch najlepszych graczy. Po wyjściu z grupy następuje faza pucharowa, w której mecze będą best of three, czyli do 2 zwycięstw. Awansuje oczywiście zwycięzca. Na rozegranie tych meczów macie 1 tydzień. Finały i mecz o trzecie miejsce będą rozgrywane do 3 zwycięstw. Przejdźmy teraz do zasad bitew, które będzie się rozgrywać w fazie grupowej i pucharowej. Dozwolone są DLC. Wszystkie oprócz Nomadic Tribes Culture Pack. Fundusze, na których rozegracie bitwę, to 11 700. Duże oddziały. Zagracie na mapie Nemetocenna. W czystej pogodzie, w południe, bez limitu czasowego bitwy. Ograniczenia, jakie są nałożone na skład waszej armii, to generał nacji wlicza się do każdego limitu danego typu jednostek. Wyjątkiem jest generał rzymski. Maksymalnie 6 takich samych jednostek. Maksymalnie 6 jednostek strzelców. Limit strzelców konnych wliczany w limit strzelców. Maksymalnie 6 jednostek pikinierów. Maksymalnie 6 jednostek kawalerii. Maksymalnie 1 słoń albo rydwan. Nie jest to wliczane w limit kawalerii. Maksymalnie 4 jednostki konnych łuczników lub oszczepników. Nie są wliczane w limit kawalerii, ale są wliczane w limit strzelców. Dozwolone są tylko 3 typy umiejętności wodza. Wojownik, przywódca i strateg. Inne umiejętności są zabronione. Zakaz używania artylerii, wyposażenia, 2 generałów kartagińskich, zakaz używania tych samych nacji w bitwie. I DLC nomadów jest zabronione, to o czym wspomniałem wcześniej. Jeśli chodzi o DLC, to również zasada podajecie przy zapisach, jakie DLC posiadacie. I gracz, z którym gracie, nie może przeciwko wam wykorzystać DLC, których wy nie macie. To samo działa w drugą stronę. To wszystko, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski Total War ROM 2. Zapraszam do udziału i niech wygra najlepszy generał.